dzisiejszym odcinku adoptowałem dziecko Spider-Man. Nie miałem pojęcia, że moje dziecko ma super moce, ale po czasie zauważyłem, że zachowuje się sus. To dziecko ma pojęcie moce. Czekaj, co? Oglądajcie odcinek do końca, zasuba lajka, by uratować bruchełę przed meteorytem. Napisz w komentarzu Spider-Man, a przy mnie serduszko odpiszę i zapraszam do filmu. Nie, to nie jest to, tylko nie to. Jak nie? Czy naprawdę musimy robić taniec adopcyjny? Tak, tak, to obowiązkowe. Ale dobra, w każdym razie, żono, jesteś gotowa na adopcję słodkiego dzidziusia marzeń? Oczywiście. Więc wejdźmy do centrum adopcji i weźmy idealne dziecko. Które z was to zrobiło? Czekaj, co do diabła? Ta pani chyba się wkurzyła. Kto wylał mleko na dywan? A więc to ty byłeś? Czas na karę! Zejdź ze mnie, szczurze! Dzień dobry. O, klienci. Tak, tak. Goti. Gotisia. Chcecie adoptować jakiegoś szczura? Tak, tak. Najlepszego szczura ze wszystkich. Czekaj. Szczura? Ale proszę pani, ja chcę dziecko. Proszę, weź te. A co jest w nim takiego specjalnego? Błagam cię. Ale proszę panią, ten robi fikołki. Daj sekundę. Proszę pana, znalazłam to dziecko na ulicy. Był cały zamarznięty, przestraszony i samotny. Wszystko, czego kiedykolwiek by chciał, to rodzinę, która go pokocha. Goti, myślę, że wiesz, co musimy zrobić. Tak, tak, musimy adoptować to dziecko. Czekaj, co do... Dobra, jednak chcę to dziecko. Dobrze, proszę pani, weźmiemy te dzieciątko. Muchas gracias. Tak, w końcu. Tak, słodkie dzieciątko, idziesz z nami. Dobrze, małe bubu, w końcu cię adoptowaliśmy i właśnie zostałem ojcem małego Gotiego. O! Tak, tak. O! O, tak, tak. Okej, ale dzieciątko, musimy dać ci jakieś imię. Myślę, że idealne imię to... Pająk! Aaaa! Co jest? Ja tego nie widziałem. Ale pająki zostawiają jajka w naszych mózgach. Nie, nie nazwiemy cię tak. Będziemy cię nazywać Kidos. Wow, ale to dziecko śmierdzi. O, dzieciątko chce mleczka. Okej, ale w każdym razie chodźmy do domu. Co do diabła? Co się tutaj dzieje? To było jak kradzież cukierków dziecka! Pomocy! Czekajcie, czy oni okradli Brookhaven Bank? To jest niemiłe! Czekaj, co jest? Moje dziecko właśnie załatwiło tego gościa. Ale jak to jest szalone? Moje dziecko właśnie powaliło dwóch przestępców. Super dziecko. Tak, tak. Halo, żono, wyjdź z mojego wózka. To jest dla dziecka. O mój Boże, to dziecko jest epickie! Tak, tak! Zasługujesz na to! Czekaj chwileczkę, ja wiem co to! Wow, moje dziecko jest tak utalentowane! Jedyną nagrodę, jaką dostałem, to w byciu najgorszym w śpiewaniu! La 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 la! Stop! Okej, ale w każdym razie chodź, Kidosie. Ale trochę się martwię o to dziecko. Najpierw mówi, że chce się nazywać pająk, a potem powala dwóch przestępców. Okej! A dzidziusiu, lubisz popity? Nie.
Ano tak, dzieci nie potrafią mówić, jestem taki głupi. Ale okej, wejdźmy do środka i witam cię, Kidosie, w moim nowym domu. Podoba się? Ja głodny. Ale tak szybko? Dajmy mu coś do jedzenia. Ej, ty nigdy nic mi nie dajesz do jedzenia. Okej, a co chcesz do jedzenia, dzidziusiu? Spaghetti? Nie! A może pizzę? Nie! Sus! Czekaj, wiem! Pikantne chipsy! Tak! Już daję, czekajcie. Okej, otwieram. Gdzie one są? Wyrzuciłam je! Ale dlaczego? Zepsuły się! To niemiłe! Sus! Jestem taki głodny, więc muszę pojechać do sklepu. Zaraz wrócę. Ale nie róbcie niczego. Sus. Do zobaczenia. Okej, dobry pani. Bem. I chodźmy po jedzonko dla mnie i dla mojego nowego, dziwnego synusia. Mua. Oh yeah. Dzień dobry, pani Bobux. Co pani ma na głowie? Ale w każdym razie weźmy te pyszności. Więc podjem troszeczkę i wezmę kolejną nieotwartą. Dobrze, pani Bobux, dwie paczuszki dla Kidoska i Gotiego. To będzie 69 Robux. Tak, tak, czekaj. Tak, 69 Robux. Za dwie paczki chipsów. Ceny idą w górę. Wyprzedane cały Brookhaven! Czekaj, co? Całym Brookhaven? Ale dobrze! Trzymaj moje wybuchające pieniądze! Weź to! Okej, dziękuję, panienko! Tak, tak! Au, mówiłem, że wybuchające pieniądze! Okej, wejdźmy do... czekajcie! Gdzie jest mój kład? Serio, ktoś ukradł mój kład i zostawił tylko koła? To nie ma sensu! Ale okej, chyba muszę iść do domu na pieszo! Ale wszystko dla mojego nowego synusia! Okej, więc chodźmy tutaj! Daj chwilę! Czy ktoś przywiózł mój kład pod mój dom? I zostawił koła pod sklepem? To jest troszeczkę sus. Okej, wejdźmy do środka spokojnego domu. Ha? Dlaczego dwa samochody są w moim domu? Czekaj chwilę. Co to jest za gościu? Panie, pomóż mi, te dziecko jest szalone. Tak, jest totalnie szalone. He? To wy jesteście szaleni i wynoście się z mojego domu. To wy sobie myślicie, obrażając mojego synka. Ale czekaj, co się stało? Czy to ty, Kidos? Ale czekaj, to do diabła. Gdzie jest moja żona? Halo, Gotysio! Głodny, głodny! O, tak, tak! Trzymaj! Okej, i chodźmy, czekaj chwilę. Hej, o mój Boże! Tak, tak, co wy tutaj zrobiliście? Znowu! Poszedłem do sklepu tylko na 5 minut! I już coś zepsuliście! Co się tutaj stało? Czekaj, co? Twoje złodziei chcieli nas obrabować, a potem nasz syn schował mnie do szafy! Ale jak to schował do szafy? Dziecko jest naprawdę dziwne. Widziałam, jak chodzi po ścianach. Czekaj, co? Jesteś pewna, czy wszystko z tobą okej? Okay? Dzieci nie mogą chodzić po ścianach. To niemożliwe. Obiecuję, że to robił. Okej, dzidziusiu, jak zaczniesz teraz chodzić po ścianach, to dam ci trochę pobuks. Poczekaj chwilę! Co do diabła? Dziecko chodzi po suficie! To na pewno sen! Synku, to tylko było w moim mózgu, tak? Tata, chodź! O, tak, tak, a gdzie my idziemy? O, mam naprawdę złe przeczucia. Po co my tutaj idziemy? Czekaj, co to jest? Czy to miało przed chwilą siekierę w ręce? Przyjaciel! Nie sądzę, żeby to był przyjaciel. To wyglądało jak jakiś przerażający potwór. Jesteś mój, kochanie!
a może jednak nie. O, o, o mój Boże! Nie rań go, przyjaciel! I co z tego? Czekaj, co? Wygrałeś! Mój mały dzidziuś właśnie pokonał gigantycznego, brzydkiego potwora! Co się tutaj dzieje? Ale dzidziusiu, myślę, że to jest czas, aby zabrać cię do lekarza. Coś jest z tobą nie tak. Nawet nie masz pępka. Ale dobrze, chodź za mną. Małe dziecko nie powinno chodzić po ścianach i powalać przestępców. Dobrze, więc jedźmy do szpitala. Tylko troszeczkę śmierdzisz i jesteś dziwny. Ale może przestań, jesteś wyjątkowy. Dobrze, więc podjedźmy do szpitala. Czy dowiemy, co jest nie tak z moim kidoskiem? Okej. Dobrze, synku, chodź za mną. Witam, profesorze Oak. Hola, amigo. Tak, tak, muchos gracias. Mógłbyś zbadać mojego synka? O, dzidziuś. Tak, tak, on potrzebuje badań. Czekajcie, co tutaj się stało? Co tutaj robi palący się samochód? Okej, poczekajmy, bo nie wolno być na prześwietleniach. Tak, tak, czekajcie. Co do diabła? Co tam się dzieje? Gdzie jest mój dzidziuś? Halo? Mówię do was. Co się tutaj stało? Moje dziecko, Jezus. Tak, wiem, że Jezus, ale czekaj, co masz na myśli? On uciekł. To dziecko jest jakimś kosmitą. Czekaj, ale co masz na myśli? On ma jeńcze moce. Okej, ale czekajcie, gdzie jest mój dzidziuś? On nie mógł iść za daleko. O, to jest naprawdę złe. Czekajcie. Jesteś tutaj, profesor do mnie dzwonił. Co się dzieje? Nasze dziecko uciekło. Uciekło? Tak, tak, on uciekł. Musimy go powstrzymać. Poczekajcie chwilę. O, nie sta. Co on robi? Czy on go właśnie powalił? Kidosie, wracaj tutaj! Czemu on ucieka? Czekajcie, co się dzieje? Pająk, pająk! Czekajcie, co tutaj się dzieje? Czy on go właśnie powalił fikołkiem? Dobrze, posłuchaj, Kidosie, jesteś niegrzeczny. Nie możesz tak robić. Czy ty rozumiesz? Masz karę na komputer. Czekaj, on płacze? O, Goti, przez ciebie płacze. O, przepraszam. Czekajcie, to do diabła. To jest Spider-Man. Tata. Synek! A? Tak, czekajcie, co się dzieje? Gdzie ty poszedłeś? Zostawiłem je na 2 minuty! Ej, ale czekaj, to nasz syn, znaleźliśmy go w centrum adopcji! On ćwiczył pajęcie umiejętności! Ale kto sprawił, że moje dziecko płacze? O-o, on płakał, przez tego gościa, przez tego gościa! O nie! Tak, Spider-Manie, to on to zrobił! Zrób mu bubu pod okiem. O, tak, tak. Ale żono, wynośmy się stąd. Czy ty myślisz o tym samym, co ja? Tak, tak. Przenośmy się do Bloxburga. Mam już bilety. Chodźmy. Agagaga. Brookhaven jest zbyt chore. Musimy uciekać, bo jeszcze Spider-Man dowie się, że to dziecko płakało przeze mnie. Oooo! Wiedziałem, że to ty zrobiłeś! A, umieram! Tak, tak, kochani, dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Zostawcie łapkę w górę i suba. No, na co czekacie? Oglądajcie te filmy, co wyświetlałem wam się na ekranie. I dziękuję, do zobaczenia następnym razem! Pa, pa! Ała, dziecko, co ty zrobiłeś?